Znowu ja. Dzisiaj w związku z tym, że zaczynamy od następnego odcinka, zaczynamy bardzo poważne sprawy z oczyszczaniem organizmu, a wiosna jest najlepszym okresem do oczyszczania wątroby, ale zaczniemy od jelit. W związku z tym zaczynają się już poważne tematy. Dzisiaj jest niedziela. Chciałbym zakończyć, zrobić remament pewien filmików, które Państwo komentujecie do dnia dzisiejszego. Jestem porażony ilością wejść. Jestem zaskoczony komentarzami pozytywnymi mojej skromnej osoby. Są ludzie o wiele bardziej mądrzejsi ode mnie i są ludzie naprawdę o większej wiedzy. Ja jestem tylko skromnym człowiekiem, a dlaczego, to zaraz Państwu powiem. Dzisiaj zacznę od inwentaryzacji tego, co powinienem Państwu pokazać. Natomiast, proszę Państwa, później, jak skończę pierwszą część, będzie to część, która będzie jedna z najważniejszych części w filmie, które Państwo będziecie mogli sobie skopiować i używać. Równie ważna, a może nawet jeszcze ważniejsza, jak film numer 21 o planszy. Część ta będzie się nazywać Nadzieja. Opowiem Państwu coś, co chciałbym, żebyście Państwo zawsze w ciężkich chwilach dla siebie wykorzystali. Ale zacznijmy od początku. Pani, która chciała wiedzieć, jak wygląda młynek, który tak polecam, prezentuje i objaśnia. Młynek ten wygląda tak. Widać. Żebyście Państwo mogli sobie nazwę jego odczytać, przybliżam do kamerki. To jest fenomenalny młynek, proszę Państwa. Ten młynek jest fenomenalny. Tutaj macie Państwo z przodu ustawienie grubości mielenia. Są powierzchnie cierne. No proszę Państwa, to jest ewenement. Za te pieniądze to jest ewenement. Polecam Państwu. Na Allegro go znajdziecie. Ja nie robię reklamy firmie. Ja tylko chcę, działam w imieniu Państwa zdrowia, bo ja z tego nic nie wiem. Postawię. Czyli myślę, że pani, która pisała mi o młynku, już będzie. Jakby coś było niejasne, to proszę sobie zatrzymać film i spisać. Biowin 500 się nazywa. Ten młynek jest super. Proszę takiego szukać i będziecie Państwo na pewno z tego zadowoleni. Dla pani, która pisała odnośnie poziomu krzemu. Tak wygląda urządzenie. Ja tylko zobaczę, czy mi widać. Dobrze widać. Tak wygląda urządzenie, którym się dokonuje pomiaru krzemu w wodzie. Przybliżam, żebyście Państwo mogli sobie spisać. To nie jest reklama. Zaznaczam. To jest, proszę Państwa, dla Waszego zdrowia. To jest dla Waszego zdrowia. Działanie dla Waszego zdrowia. Tu są, proszę Państwa, odczynniki. Obiecałem Pani, że zrobimy próbę. Nie zrobimy, proszę Panią, dlatego że odczynniki te straciły ważność. Będzie fałszywy pomiar. Natomiast nowe odczynniki, żeby zamówić, to jeden odczynnik kosztuje bardzo dużo i mi się po prostu nie opłaca tego w chwili obecnej ściągać specjalnie. Panią, której obiecałem, że zrobimy badanie, bardzo Panią przepraszam, proszę mi wybaczyć, ale obiecuję, że jeżeli tylko zaczniemy już Centrum Medycyny Naturalnej w Lipie, zafunduję Pani bilet, ewentualnie podwiozę Panią i pokażę face to face, jak przebiega to badanie krzemu. Ponieważ badanie krzemu jest ciekawe, interesujące, ale no niestety te odczynniki jeszcze są drogie. Dobra. Proszę Państwa, tą część filmu byśmy mieli za sobą, chyba że Państwo będziecie w coś jeszcze chcieli wiedzieć, to zapraszam, przepraszam, że tak spoglądam, ale boję się, że mi kamera się wyłączy. Dobra. Proszę Państwa,
Od tej chwili to, co powiem i pokażę, prosiłbym, żebyście Państwo zapamiętali sobie do końca Waszego życia. Proszę, żebyście w chwilach, kiedy będzie Państwu bardzo ciężko, kiedy będziecie Państwo, dowiecie się, że macie nowotwór, czego Państwu absolutnie nie życzę, kiedy Państwo będziecie czekać na operację serca, kiedy będziecie Państwo mieli jakieś problemy, czy to z sobą, czy ze zdrowiem, czy z rodziną. Proszę ten filmik numer 22 skopiować sobie, bo nie wiem, czy on będzie, bo może YouTube to usunąć, bo różne rzeczy, prowadzę drugi kanał, to gdzieś się podziały dwa filmy. Więc proszę to sobie skopiować, ten filmik, tak samo jak 21. 22 proszę skopiować, dlatego że to, co zaraz powiem, może Państwu pomóc przejść najgorsze kryzysy. Drodzy przyjaciele, jak Państwo zdążyliście zauważyć, mieszkam w Lipie na Podkarpaciu koło Stalowej Woli. Tu się urodziłem, tu się wychowałem. Miejscowość jest położona wśród pięknych lasów lipskich. Niemniej jednak gleby tutaj występujące to są piaski. Co to znaczy? Znaczy to, proszę Państwa, tyle, że tu była po prostu, była bieda. Do tego ja urodziłem się w bardzo biednej rodzinie. Wiem, co to znaczy chłód, wiem, co to znaczy głód, wiem, co to znaczy poniżenie i wiem, co to znaczy samotność. Dlatego porady, które tutaj udzielam, są skierowane dla tych Państwa, których nie stać na lekarstwa za 3000 zł. Zwracam się do firm farmaceutycznych. Szanowni Państwo, porady moje, które tu udzielam, nie są wymierzone w Was, ponieważ człowiek, który ma 1200 zł renty i ma chorobę, on Państwa nie kupi specyfiku za 3000 zł. Kupią u Państwa specyfiki ludzie, którzy nie oglądają tego kanału. Ludzie, których na to stać. Natomiast ludzie, którzy oglądają w większości ten kanał, to są ludzie, którzy szukają ratunku, no, możliwie w jakiejśkolwiek cenie mniejszej. Zwracam się do lekarzy. Szanowni Państwo, jak zawsze mówiłem, z pokorą chylę przed Państwem głowę. Nie ma dla mnie znaczenia, kim Pan lekarz jest. Dla mnie jest Pan autorytetem, zawsze wypisując receptę lub udzielając porady, zawsze pisze, proszę skonsultować z lekarzem. Nie ma dla mnie znaczenia, jaka jest Pana doktora wiedza na temat fitoterapii, na temat naturoterapii. Dla mnie to nie ma znaczenia. Panowie, Państwo właściwie jesteście tutaj najważniejsi. Drodzy Państwo, oprócz tego, że urodziłem się w biednej rodzinie, tak się złożyło, że matka moja, jeszcze żyjąca, zaraziła płód toksoplazmozą. Proszę sobie sprawdzić w internecie, co to jest toksoplazmoza. Toksoplazmoza to jest takie świństwo, prawdopodobnie od kota, które niszczy komórki, niszczy nerwy, osłabia organy. Jeżeli ktoś z Państwa jest spostrzegawczy, to zobaczył, że zawsze kamera bierze mnie z prawej strony. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że ja praktycznie nie mam prawego oka. Nad prawym okiem nie panuję. A dlaczego? Ponieważ toksoplazmoza uszkodziła mi nieodwracalnie nerw prawego oka. Zaczęła mi uszkadzać lewe oko, lecz na obwodzie. Ale jeszcze, żeby było ciekawiej, uszkodziła mi częściowo mózg. Ludzie spostrzegawczy zobaczyli kamerę. Ludzie złośliwi komentują, że ja nie umiem się wysłowić. Tak, proszę Państwa. Mam problemy, ponieważ choroba,
która mnie zaatakowała jako płód, narobiła mi dużo zniszczeń w mózgu. Dlatego niewyraźnie niekiedy się wysławiam. Teraz dalej. Proszę Państwa, czy ja mam o to pretensje do kogokolwiek? Absolutnie. W moim sercu jest bardzo dużo wdzięczności dla mojej matki, dla mojego ojca i dla moich dziadków, którzy mnie wychowali. Wychowali mnie jak umieli i jak mogli. Za to im serdecznie dziękuję. Niemniej jednak choroba, która mnie dosięgła, narobiła mi tyle takich spustoszeń w mózgu, że jako dziecko wszyscy wiedzieli, która godzina, ja nie mogłem opanować czytania, która godzina jest. Nie mogli mnie po prostu nauczyć. Nie rozumiałem. Nie mogli mnie nauczyć wiązania butów. Proszę Państwa, ojciec mój, który jest tutaj, na portrecie, pierwszy z prawej, powtarzał zawsze, że ja powinienem być najgłupszym z dzieci, ponieważ on wiedział, co się stało. Szanowni Państwo, Bogu dziękuję za tą chorobę. Dlaczego? Dlatego, że od dziecka nauczyłem się walczyć. Walczyłem tak ze swoim kalectwem, że skończyło się to tym, że dorobiłem się zawodu projektanta konstrukcji budowlanych. Co to jest za zawód? Wiedzą wszyscy budowlańcy, którzy to robią. Proszę to zanotować sobie. Co to znaczy? Proszę Państwa, kiedykolwiek będziecie mieli jakąkolwiek chorobę, pamiętajcie o mojej toksoplazmozie i o tym, co Państwu mówię. Następna sprawa. Szanowni Państwo, do zdrowia nie ma windy. Do zdrowia są schody do góry. Wszystkie zalecenia, wszystkie porady, które Państwu mówię, to nie jest chemia, że weźmiecie pigułkę szczęścia i coś ustanie. Nie ma, proszę Państwa, czegoś takiego. Jest, proszę Państwa, ciężka praca, jest słuchanie się poleceń, pracowanie nad sobą, tak jak ja to robiłem. Szanowni Państwo, zawsze pamiętajcie, że zdrowie wasze nie zależy od lekarza. Zdrowie wasze zależy od was i tylko od was, od nikogo więcej. Lekarz może leczyć, ale nie wyleczy. Lekarz, proszę Państwa, daje zalecenia takie, jakie ma procedury. Lekarzowi nie można posunąć się poza procedury. Natomiast mi można, abym tylko nie złamał prawa. Szanowni Państwo, zawsze pamiętajcie to nagranie 22. Kiedy będziecie mieli problem, kiedy będzie nowotwór, kiedy będzie choroba ciężka, próbujcie filmu 21. Jeżeli będzie źle, pamiętajcie zawsze, że jest nadzieja do końca. Nigdy się nie wyzbywajcie, walczcie jak tylko możecie. Co natomiast, jeżeli się nie da? To, co powiem, może Państwu bardzo dużo dać. Szanowni Państwo, jeżeli jesteście ludźmi wierzącymi, nie macie się czego obawiać. Osoby duchowne prowadzą Państwa przez życie i Państwa wiara prowadzi Was przez życie. Czego się macie Państwo obawiać? Niczego. Czy macie Państwo jakiś wpływ na to, że umrzemy, czy ja, czy Państwo? Nie ma. Więc o co chodzi? Ja, szanując moją wiarę katolicką i Kościół Powszechny Katolicki, nieraz zastanawiam się, dlaczego w III wieku po narodzeniu Chrystusa Kościół Katolicki zrezygnował z reinkarnacji. To taka piękna rzecz, reinkarnacja.
dlaczego nie mam żalu do ojca i do matki i do tych ludzi. Ktoś by powiedział, no on, matka od kota i tak dalej. Nie. Proszę Państwa, nie ma skutku bez przyczyny. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, mogę w to wierzyć, kiedyś w byłym bycie zasłużyłem sobie na to. Dzisiaj ponoszę karmę. To jest moje zdanie. Państwo, każdemu z Państwa oglądających życzę, żeby wiara Państwa dała dużo Państwu dobrego. Da. Zaznaczam. Z filmu 21 ta mantra, która jest, to jest mantra, która pamiętam jako dziecko, gdy babka moja ta pani w środku brała mnie jako dziecko małe do kościoła i tam był odmawiany różaniec i śpiewane godzinki. Proszę Państwa, traktujcie tę mantrę jak godzinki. Zobaczycie Państwo, co się stanie. Działanie na podświadomość ma nieprawdopodobne skutki i gwarantuję Państwu, że jeżeli Państwo będziecie używać filmu 21 i wprowadzicie do siebie nadzieję z filmu 22, efekty będziecie mieli nieprawdopodobne. A nigdy nie obawiajcie się, że będzie źle. Tylko w chwili śmierci, kiedy będziemy już umierać, nigdy nie myślmy o złych rzeczach, zawsze o dobrych. A zapewniam Państwa, że będzie wszystko dobrze. Odpowiadam panu Januszowi, który zapytał mnie o Centrum Medycyny w Lipie. Proszę pana, panie Januszu, jeszcze nie. Jeszcze poczekajmy. Jeszcze poznajcie mnie. Wejdźcie sobie wejdźcie sobie na stronę, drugi kanał, jak zbudować, ale się nie zrujnować. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany budownictwem. Zobaczycie Państwo tam, jak mówię, co się dzieje. Natomiast jeszcze nie. Poznajcie mnie. Miejmy jakieś dokonania. Popatrzcie, że ja jestem człowiekiem, który chce działać dla Was. Ja nie chcę kasy. Mnie wystarczy te deski, które sobie hybluję, a trumna nie ma, proszę Państwa, kieszeni. Na koniec, żeby nie było tak całkiem smutno, opowiem Państwu historię zasłyszaną od człowieka, który też ma swój kanał na YouTube, niejaki mnich buddyjski Ajahn Brahm. To jest mnich buddyjski w Perth, w Australii. Ktoś z Państwa, widzę, że są wejścia w Australii, prawdopodobnie go oglądacie. Człowiek jest, abstrahując od wyznania buddyjskiego, facet gada na temat psychologii nieprawdopodobnie. Więc opowiem Państwu to, co od niego słyszałem. Jak działa prawo karmy, czyli zwrotu. To, co Państwo zrobicie, oddawam. Po pewnym przyjęciu w firmie, jeden z pracowników, wypiwszy sobie, a przyjechał samochodem, chciał jechać z powrotem do domu tym samochodem. Wszyscy mu mówili, nie jedź, John, z tego względu, że będzie policja stać, zatrzymają cię, zabiorą ci prawo jazdy, dostaniesz mandat, jeszcze możesz mu siedzieć. Nie, to jest tylko kilka przecznic, ja sobie pojadę. No nie jest, ale pojadę. Nikt mnie nie złapie, na pewno ucieknę i dobrze jest. No i koledzy nie mieli już innych argumentów, więc nasz John jedzie. No pech, chciał minąwszy trzy skrzyżowania, stoi policja i mu każą zatrzymać się. Nasz John się zatrzymał. Policja każe mu wyjść z samochodu. John wyszedł, podszedł do policyjnego samochodu i policjant wyjmuje mu alkometr, żeby dmuchał. Gość bierze alkomat, już wdech robi, a tutaj po drugiej stronie ulicy samochód, bum, jest wypadek. Policjant odbiera mu ten alkomat, mówi tak, proszę pana, proszę przerwać, ja muszę iść do wypadku, a pan proszę jechać do domu bezpiecznie. I pan John nasz pojechał do domu. Budzi się rano, bo ktoś intensywnie dzwoni do drzwi.
Otwiera drzwi, patrzy, stoi dwóch policjantów. Pierwsza myśl Johna, skasowanego, co oni chcą teraz, jak ja nie dmuchałem przecież w balonie, to co oni chcą? Policjant, jeden z policjantów pyta, pan John, tak, proszę otworzyć garaż. Nie ma problemu. Pan John idzie, otwiera garaż, a tam stoi radiowóz policyjny. Wszystkiego najlepszego państwu życzę. Zaczynamy od teraz już poważne sprawy. Zaczynamy oczyszczanie organizmu. Do widzenia państwu.